Co do spraw sądowych. Szanowni Państwo, powiem w ten sposób. Nie należę do ludzi, którzy są ludźmi konfliktowymi i naprawdę kwestia spraw sądowych jest sprawą ostateczną. Gdybym była kłótliwa, tych spraw, nawet z tymi osobami samymi, powinno być co najmniej 5 razy tyle. Takie jest moje stanowisko. Tak to już jest, że żyjemy w państwie demokratycznym i wszyscy Państwo podkreślacie, że każdy ma prawo do sądzenia w danej sprawie według swojego wyznania, sumienia, wiedzy, co też wykorzystuje. Na dzień dzisiejszy uważam, że też mam prawo do tego, ażeby mieć własne zdanie, tym bardziej, że mam obowiązek bronienia interesów gminy Ustka, a tym samym wszystkich mieszkańców. Jest interes indywidualny, jest też interes społeczny. Jeżeli jesteśmy w konflikcie i nie widzimy wspólnego rozwiązania, a możemy mówić o kompromisie wtedy, jeżeli dwie strony rozmawiają i oczywiście do tego kompromisu się posuwają, wówczas pozostaje tylko i wyłącznie sąd. W tych sprawach po prostu czekam na rozstrzygnięcie sądu i głęboko wierzę, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa w sposób poprawny i jeżeli coś zrobiłam nie tak, to z pewnością poniosę tego konsekwencje. Co do Państwa przesłuchań. Proszę Państwa, nie mam wpływu na to, kto jakie zarzuty wobec nas rządzących formułuje. Decydując się na rolę radnego, wójta, niestety ponosimy ryzyko, że będziemy przesłuchiwani i od tych przesłuchań i działalności organów wymiaru sprawiedliwości będzie zależało, czy podejmą postępowania i czy postawią nam zarzuty. Ja na dzień dzisiejszy z pełną odpowiedzialnością, patrząc Państwu prosto w oczy, powiedziałam i mówię, że nigdy nie widziałam żadnej korzyści, nie przyjęłam żadnej korzyści majątkowej od nikogo. Nie należę do tego typu osób. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, zrobiłam wszystko, żeby sprawa była jak najkorzystniejsza dla wszystkich stron, godząc interesy wszystkich stron, załatwione. Da 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 da